To nagranie poświęcimy na przećwiczenie nazewnictwa alkanów i cykloalkanów rozgałęzionych. Spróbujmy podać nazwy systematyczne dla tych trzech cząsteczek. Zacznijmy od pierwszego związku. Jest to cykloalkan z przyłączonymi dwiema grupami cyklicznymi. Rdzeniem związku jest cykloalkan mający najwięcej atomów węgla w pierścieniu. Więc już na pierwszy rzut oka widać, że jest to ten cykloalkan. Policzmy, ile ma on atomów węgla w cząsteczce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 atomów węgla. Rdzeniem związku jest cykloheksan. Teraz zastanówmy się nad nazwą grup bocznych. Ta grupa składa się z 1, 2, 3, 4, 4 atomów węgla, które są połączone ze sobą, tworząc pierścień. Więc jest to grupa cyklobutylowa. Mamy dwie takie same grupy. Pierwsza z grup znajduje się przy pierwszym atomie węgla cykloheksanu, druga natomiast przy trzecim albo raz, dwa, trzy, cztery, piątym atomie węgla. To zależy od tego, w którą stronę będzie się liczyć. Jednak pamiętaj, że podstawniki muszą znajdować się przy możliwie najniższym lokancie. Dlatego w tym przypadku poprawne jest numerowanie w tę stronę. Mamy już wszystkie dane, połączmy je ze sobą i nazwijmy cząsteczkę. Zaczynamy od podania lokantów, przy których mamy grupy funkcyjne. 13 myśnik Mamy dwie takie same grupy funkcyjne, więc przed ich nazwą wstawiamy odpowiedni przedrostek. Jest to przedrostek di. Teraz podajemy nazwy grup cyklobutylo i nazwę rdzenia. Nazwa związku to 1,3-dicyklobutyloheksan. Możemy przejść do kolejnego przykładu. Ponownie jest to cząsteczka cykloalkanu. Poszukajmy łańcucha głównego. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 atomów węgla, a tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomów węgla, więc pierścieniem głównym jest ten. Rdzeń związku to cykloheksan. Do rdzenia związku przyłączony jest tylko jeden podstawnik, więc w nazwie nie podajemy numeru lokanta. Lokant wynosi 1. Nazwa grupy to grupa cyklopentylowa. A nazwa systematyczna całej cząsteczki to cyklopentylocykloheksan. Pozostał nam jeszcze jeden związek. Tym razem nie jest to już cykloalkan, tylko alkan. Zaczynamy od odnalezienia najdłuższego łańcucha, który będzie stanowił rdzeń związku. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomów węgla. Tu natomiast mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomów węgla. I na pierwszy rzut oka widać już, że nie mamy dłuższego łańcucha. Rdzeniem związku jest oktan. Teraz nazwijmy wszystkie grupy funkcyjne. Podajmy ich nazwy systematyczne. Grupa metylowa to również jest grupa metylowa. Idąc dalej, widzimy dwie grupy izopropylowe, ale pamiętaj, że nie jest to nazwa systematyczna. Nazwa systematyczna dla tej grupy to grupa 1 metyloetylowa. Teraz zastanów się, jak ponumerować atomy węgla. Czy lepiej zacząć od tej strony? A może lepiej od tej? Jeśli zaczniemy numerować od tej strony, to grupy 1-metyloetylowe będą przy lokancie 4 i 5. Natomiast obie grupy metylowe uzyskają lokant 7. Licząc od strony przeciwnej, grupy metylowe mają lokant 2. Natomiast grupy izopropylowe mają lokant 4 i 5. Zobaczmy, w którym z tych dwóch przypadków suma lokantów ma niższą wartość. 4 plus 5 plus 7 plus 7, suma lokantów wynosi 23, a w drugim przypadku 2 plus 2 plus 4 plus 5, suma lokantów wynosi 13. To daje nam pewność, że należy liczyć od tej strony. Znamy wartości lokantów, wiemy, jakie mamy grupy boczne i znamy nazwę rdzenia związku. Teraz kolej na złożenie nazwy. Jako pierwszą wymieniamy grupę metylową. 2,2-myślnik dimetylo. Teraz kolejne grupy. Mamy dwie grupy rozgałęzione. I tutaj należy poznać kolejną zasadę. Tak, wiem, tych zasad jest bardzo dużo. Ale jeśli w związku znajduje się kilka identycznych rozgałęzionych grup alkilowych, to w nazwie związku zaznacza się to poprzez podanie przed nazwą systematyczną pisaną w nazwie: Kolejno przedrostki. Bis dla dwóch grup, tris dla trzech, tetrakis dla czterech i tak dalej. Jak widzisz, są to zupełnie inne przedrostki, od tych, jakich używamy przy grupach nierozgałęzionych, albo nawet przy nazwach zwyczajowych grup rozgałęzionych. Więc do nazwy naszej cząsteczki dopisujemy 4, 5, bis, bo mamy dwie grupy rozgałęzione. Otwieramy nawias półokrągły, 1 myślnik metyloetylo, zamykamy nawias i dopisujemy rdzeń, oktan. Nazwa związku to 22 dimetylo 45 bis 1 metyloetylooctan. Rozwiązaliśmy zadanie. Podaliśmy nazwy systematyczne wszystkich trzech cząsteczek. Jednak w ramach poćwiczenia proponowałabym spróbować jeszcze nadać nazwę zwyczajową dla ostatniego przykładu. Mamy tu grupy 1 metyloetylowe. Ich nazwa zwyczajowa to grupy izopropylowe. Zgodnie z kolejnością alfabetyczną, grupa izopropylowa powinna stać przed grupą metylową w nazwie i jest przed M w alfabecie. Dlatego też przy wykorzystaniu nazwy zwyczajowej musimy wymienić grupy funkcyjne w odwrotnej kolejności niż w nazwie systematycznej. Zwyczajowa nazwa związku to 4,5-diizopropylo-2,2-dimetylooktan.